Dobry wieczór Państwu, witam kapitan Lisowski. Dzisiaj moim gościem jest osoba, która jeszcze u mnie nie było, czyli pan Artur Micek. Miło mi. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Artur Micek jest politologiem z wykształcenia i historykiem. Od dłuższego czasu zajmował się tematami związanymi z wojskowością i wśród ludzi, którzy obserwują, co się dzieje i komentują bieżącą sytuację na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej, moją uwagę zwrócił pozytywnie tym, co pisze, jak pisze i w jaki sposób pisze, w związku z czym postanowiłem go zaprosić. Niniejszym udało się, cieszę się bardzo. Jest też obecnie specjalistą od spraw bezpieczeństwa, więc jak najbardziej właściwe spojrzenie i podejście do pewnych rzeczy i tematów. Zanim pójdziemy dalej, cieszę się, że Państwo z nami jesteście. Jeżeli się będzie podobało, zachęcam do lajkowania, udostępniania, subskrybowania mojego kanału, do dawania rady z reklamami, do komentowania, do wsparcia mojego kanału przez YouTube'a oraz przez Patronite, ale też zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się profilom społecznościowym kolegi Artura Micka, bo uważam, że warto i to, co piszę, ma sens. A teraz... Dziękuję bardzo. Proszę cię bardzo, jak już możemy coś niecoś powiedzieć, to zaczęlibyśmy od kierunku chersońskiego w bieżących wydarzeniach na tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. I wiemy wszyscy od dobrego tygodnia jest embargo informacyjne bardzo mocne ze strony ukraińskiej. Jest też powiedzmy podejrzana jak dla mnie ofensywa informacyjna w obszarach tych telegramowych rosyjskich co do różnych dziwnych rzeczy i zaraz o tym wszystkim powiemy. I wcale nie jest łatwo wyłuskać takie informacje, które raz, że można bezpiecznie, żeby się nie kompromitować, a dwa z pożytkiem dla sytuacji podać Państwu. I ty akurat znalazłeś garść takich ciekawostek dzisiaj, bo widziałem to na bieżąco i proszę, oddaję ci głos. Zacznijmy od tego właśnie kierunku sytuacji. Generalnie omawiając sytuację na całym froncie ukraińskim, rzeczywiście potwierdzam to, że jest niesamowita wręcz podsłucha, jeśli chodzi o możliwość pozyskiwania informacji ze strony ukraińskiej, do tego stopnia, że dowiedzieć się od, nie wiem, jakiegoś mieszkańca Ukrainy, czegokolwiek graniczy z cudem. Ich fora, ich media społecznościowe milczą. Jedynie co to tak naprawdę są pokazywane szkody po atakach przeprowadzonych za pomocą rakiet manewrujących czy tam bezzałogowców, ale jeśli chodzi o cały region frontu, tak plus minus 100 km nawet od frontu, prawie zero jakichś filmików takich niekontrolowanych, zero informacji na ich Twitterach, gdziekolwiek dosłownie. Interesuję się konfliktem na Ukrainie od 2014 roku i czegoś takiego jak teraz nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. W mojej ocenie jest to bardzo dobry znak. To znaczy, to może oznaczać dwie rzeczy, zanim omówię sytuację na Chersońszczyźnie. Pierwsza rzecz, szykuje się nam na pewno coś dużego ze strony Ukrainy. To jest więcej niż pewne, bo zawsze przed ostatnią fazą... Pomidor. Coś szykuje się nam na pewno dużego. Taka sama cisza zapadła w mediach rosyjskich na 2-3 dni przed ich uderzeniem tutaj na Ukrainę, z małymi wyjątkami, typu, nie wiem, żołnierze nie wyłączali sobie lokalizacji na drogach. Drugi temat związany z tą ciszą taką informacyjną, to jest bardzo dobre działanie służb ukraińskich. Widać, że ktoś o to bardzo dobrze dba, ktoś bardzo dobrze też ich szkoli i nakierunkowuje na odpowiednie działania, na odpowiednie przypuszczanie pewnych informacji, a pewnych informacji blokowanie. Więc w dzisiejszej sytuacji, w dzisiejszej chwili przedstawić jakąś obiektywną informację, pewną przede wszystkim informację, nie wiem, z samego frontu, graniczy z cudem, naprawdę graniczy z cudem. Podam Państwu przykład tego, jak to wygląda na Chersońszczyźnie, przy okazji omawiając sytuację na froncie. Jeśli pozwolisz, to udostępnię mapę. Proszę. Będzie mi łatwiej. Mamy tutaj obszar Chersonia i okolic. Od przeszłego tygodnia mieliśmy 3 ataki ukraińskie, tak naprawdę 2 były wyprowadzone tutaj w kierunku Czerwonego Jaru. Pierwszy był z Mylowe na Czerwony Jar, drugi wydaje się jakby z Nowej Kamianki próbował
przejść na Czerwony Jar z tej strony tutaj, ale to są tylko domysły. Tak naprawdę to są tylko domysły związane z szczątkowymi informacjami, jakie do nas pływają. Na początku wszystkie źródła pokazywały na zasadzie takiej kuli śnieżnej, że jest, ruszyła ukraińska ofensywa, Bóg wie, co to się zaczęło. Faktem jest, że był na pewno kilka razy bardzo silny ostrzał artylerii ukraińskiej, szczególnie tutaj na tym obszarze frontu. Ale jeśli pozwolisz, to tu bym zrobił małe uzupełnienie. Po analizie tego, co tam się działo, bardzo prawdopodobne jest to, że oni w ten sposób, tracąc amunicję i owszem, wykonywali sprawdzenie tego, co się realnie działo. To była inna wersja rozpoznania bojem, nie tracąc ludzi, ale identyfikowali wszystkie środki ogniowe bezpośrednio na linii styczności i całą artylerię w głębi, po czym następowało bardzo silne uderzenie. Tak. Co mnie dziwi, podobno nawet hajmarsy strzelały do większych punktów oporu bezpośrednio. No, czy to były na pewno hajmarsy? Takie informacje płyną z powodu tego, że bardzo precyzyjne były trafienia. Ale wiesz co, prawda jest taka, że Rosjanie wszędzie dzisiaj widzą hajmarsy. I dobrze, niech tak będzie. Niech widzą, ale nie wiadomo, co to było. Równie dobrze mogła to być naprawdę dobrze wstrzelana ukraińska zwykła akacja. Dokładnie. Nie wiemy tego. Prawda jest taka, że wyglądało to mniej więcej według pewnego fajnego schematu. Mianowicie o zmroku, przepraszam, o świcie, pierwszy ostrzał artylerii ukraińskiej, bardzo gwałtowny, bardzo silny. Później prawdopodobnie z tych szczątkowych informacji, jakie do nas pływają, małe wyjścia z, Ukraińców z pozycji tutaj, jakie zajmowali i rozwinięcie natarcia w sile jednego, dwóch batalionów, ale nie mam na to takich stuprocentowych dowodów, ale te rzeczy, które ustaliłem, wskazują, że Ukraińcy, w mojej ocenie, nie szturmują pozycji ukraińskiej, właśnie tak jak rosyjskiej, tak jak mówiłeś, tylko padają, wykrywają, prowokują stronę rosyjską do odpowiedzi ogniem, jeśli chodzi o artylerię, jeśli chodzi o jednostki liniowe, ujawniają swoje pozycje, po czym Ukraińcy cofają się i mamy na przykład o 15, o 16 godzinie po południu znów informację, że trwa znów nawała artyleryjska. Każdy spodziewa się, że nieraz w komentarzach, na przykład u mnie na Twitterze widziałem, ruszą. Ukraińcy teraz w nocy ruszą, bo mają lepsze czołgi, mają lepszy sprzęt do walki w nocy. I w nocy była cisza, poza ogniem artylerii była cisza. Dlaczego? To jest bardzo inteligentne działanie ze strony sztabu ukraińskiego. Ja męczą widzę, rosyjskich żołnierzy. Męczą rosyjskich żołnierzy, dokładnie. Jakieś tam te doświadczenie wojskowe też posiadam i w mojej ocenie to jest nic innego jak męczenie przeciwnika. To jest wyciąganie go z tych miejscowości, może trochę w pole. To jest ujawnianie przez niego swoich pozycji, jeśli chodzi o artylerię, sztaby. Jeśli dochodzi do pozorowanej ofensywy na dużą skalę, wiadomo, że jest większy natłok, jeśli chodzi o działanie łączności, jeśli chodzi o działanie artylerii i tak dalej, i tak dalej. Ukraińcy zbierają dane. Zbierają to też na pewno samoloty natowskie, które cały czas wiszą na tym Morzu Czarnym. Mieliśmy dzisiaj informację o incydencie, jaki miał miejsce 29 września. Więc były trzy takie ataki. Dla mnie jest to rozpoznanie bojem. Jest to badanie słabych punktów w tutaj liniach obrony Rosji oraz eliminacja step by step po kolei ich siły ognia, ich zaplecza, ich najbardziej takich umocnionych pozycji. Bo ja doliczyłem się do dnia dzisiejszego, do godziny 19, bo tuż przed twoją rozmową jeszcze to sprawdzałem, około 12 zdjęć zniszczonego ukraińskiego sprzętu, tak plus minus z ostatniego tygodnia. To co się da określić? Jeśli to byłaby 12 jednostek sprzętu w ciągu tygodnia w czasie intensywnej walki, to bardzo mało. To jest nic, właśnie. To jest nic. To jest naprawdę nic. Jak się weźmie pod uwagę to, co się działo przy pierwszej fazie tej ofensywy tutaj, to tego było dużo, dużo więcej. Więc nie jestem na froncie, nie mam tam też bezpośredniego kontaktu, ale z tego, co wiem, interpretuję to na zasadzie takiej, że to jest na razie rozpoznanie bojem. Gdzie ruszy główny atak? Powiem wam szczerze, wszyscy patrzą na ten region tutaj. Może tak być, że ruszą rzeczywiście tutaj. Ja spodziewam się, że może pójść duże uderzenie tutaj, wzdłuż Ingulca na południe, żeby rozciąć Chersoń od reszty tego przyczółka. Zwłaszcza, że status tych okolic tutaj tak naprawdę w chwili obecnej dzisiaj nie jest do końca już jasny. To prawda, bo tutaj był stały nacisk cały czas
Tak. I to było tak na zmianę z próbami też takiego wychodzenia w formie rozpoznania bojem resztek tego przyczółka, który tu został z Dawidowego dworu w kierunku jakby na Czkałowę, co jest tak. dla Rosjan bardzo niebezpieczne. Tutaj jeszcze w tym fragmencie tutaj, jak on tam się nazywa, nazwa. W każdym razie tu próbowali Rosjanie od dłuższego czasu oskrzydlać to włamanie na kierunku Kiseliwka dalej Mikołajów. Tak, tak. I do tego wszystkiego dochodzi nam sytuacja taka. Przed moście mostu w Nowej Kachowce jest umocnione, przygotowane do obrony od Berysławia aż do Nowa Kachowka, kilometr, półtora kilometra na zachód. Generalnie to tak tutaj są podobno takie główne, ostateczne rosyjskie linie obrony wokół tych trzech miejscowości. Dokładnie. Spuszczanie z tego zbiornika, który jest tutaj na tej rozlewisku Dniepru, obniżanie lustra wody tam, gdzie Tama jest, czyli spuszczanie wody na Tamie, co jest mocną sugestią co do tego, że Rosjanie mogą być zdeterminowani, żeby ją zniszczyć, aczkolwiek oskarżają oczywiście Ukraińców o próby zniszczenia tego, no to jest standardowa technika. Mógłbyś lekko przesunąć mapę, żeby zobaczyć bardziej Chersoń? O, właśnie. I również mamy w Chersoniu kolejny most barkowy, zestawiony z barek, po którym różne sprzęty się przemykają i oficjalne komunikaty, tak, pod mostem Antoniewskim, i oficjalne komunikaty mówiące o tym, że administracja już rosyjska no jest ewakuowana z tego kierunku chersońskiego. To może być równie dobrze podstęp, aby rozbujać ambicje Ukraińców, żeby próbowali wjechać kolumnami sprzętu i nadziać się na zasadzki. Tu naprawdę każda rzecz jest możliwa, a wystarczająco dużo jeszcze sprzętu ciężkiego jest na tym prawym brzegu Dniepru, żeby to było dla Ukraińców niebezpieczne. A przypomnijmy, Ukraińcy naprawdę starają się szanować swoich żołnierzy, życie swoich żołnierzy, tak samo jak i sprzętu. Skoro wysyłają prośby o to, że potrzebują nawet 1000 pojazdów o standardzie albo transportera opancerzonego, albo tym bardziej bojowego wozu piechoty. I to, że Niemcy dostarczyli właśnie w tych dniach pierwsze Mardery do Grecji, za co Grecji mają dostarczyć BWP-1, A1, jakaś tam ichniejsza wersja po upgrade'ach lekkich na Ukrainę, jest ze wszechmiar cenną sprawą dla Ukraińców, ale i tak największym donatorem sprzętu są Rosjanie na rzecz Ukraińców. No tak, tak, tak. Jeśli chodzi o czołgi na przykład, no to są na pierwszym miejscu, przebili nas i to mocno. Dokładnie. Jeśli chodzi o Cherson, jeśli pozwolisz mi wrócić, wszyscy analitycy, którzy zajmują się tak zwanym białym wywiadem, tak to trzeba nazwać, tym też ja, mówią, że tu jest bardzo dużo brygad ukraińskich. 7, 8, 9 nawet w tym obszarze. Tak było. Tak było. Mi wydaje się, że tutaj będzie stały nacisk ukraiński kładziony na pozycje rosyjskie. Dzisiaj fajnego tweeta widziałem, że w Chersonie były widoczne duże kolumny, które wyjechały na wschód. Nie za Dniepr, tylko na wschód. Czyli tak jakby Rosjanie próbowali wzmacniać ten sektor tutaj frontu, posiłkami, odwodami z samego miasta. Albo obsadzić tą drugą linię, którą budowali też tam z tyłu. Albo obsadzić tą drugą linię. Może być tak, że Ukraińcy pokuszą się o przecięcie tego przyczółka wzdłuż rzeki Ingulec. Wtedy tak. Spuszczanie wody miałoby troszkę sens, bo może doprowadzić do tak zwanej cofki, przynajmniej tutaj do połowy od długości tej rzeki. Nie zaleje to oczywiście tutaj trasy T-1505, ale jakieś utrudnienia mogą być. Mogą być przy takiej cofce. No i został wtedy ten jeszcze most w Dariwce, który no, był uszkodzony, można go zniszczyć do końca, gdyby zaszła taka potrzeba. Dokładnie. Ja nie jestem pewny na 100%, czy Ukraińcy tutaj teraz nie spróbują włamania, ale wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne. Po tym twicie, który mi dzisiaj powiedział, że Rosjanie wysyłają część sił na wschód, więc albo tutaj do budowy tej dodatkowej linii obrony, albo ratować sytuację całkowicie tutaj na północ od Nowej Kachówki. To jest moje tylko przypuszczenie, nie wiem tego, ale zbyt oczywiste wydaje mi się w tym momencie atakowanie tutaj z tych kierunków ze strony ukraińskiej. Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz. Z lewego brzegu tutaj od wysokości, jak jest załamanie linii frontu, kiedy ona skręca na północ, północny zachód,
artyleria rosyjska z lewego brzegu jest w stanie przeszkadzać Ukraińcom. To jest raz. Te wszystkie wąskie zatoczki, tak zwane limany, które się wcinają tutaj w prawy brzeg, które są tutaj na przykład w Miłowym, dalej na południe w kierunku Berysławia, ten teren sprzyja obrońcom. I jest trudny do natarcia, chociaż z tego co wiemy, Ukraińcy ćwiczyli natarcie w tak trudnym i specyficznym terenie i dostawy niemieckich mostów towarzyszących, jakie w ostatnim czasie były, z tego co mi wiadomo, wszystkie trafiły na ten południe. Odcinek frontu do pokonywania tych limanów właśnie. Ale skoro wszyscy to kojarzą i wszyscy o tym wiedzą, to jednak biorę pod uwagę, że najrozsądniejszy teren, który jest mniej poprzecinany takimi przeszkodami, raczej prawie wcale ich nie ma, to jest ten wzdłuż tej drogi ze Snichuriwki, tak? Tak. Wzdłuż właśnie biegu rzeki... Mi się wydaje, że Ingulec na południe. Mogą być dwa kierunki tak natarcia. Tak naprawdę główne, które będzie szło tutaj na Chersoń bezpośrednio, w stronę mostu Antonowskiego, a drugie pomocnicze, które nie pójdzie na Nową Kachówkę, tak jak się Rosjanie spodziewają, tylko bardziej pójdzie tutaj bokiem, tymi bocznymi miejscowościami, tymi otwartymi tak naprawdę tutaj stepami, żeby zabezpieczyć tą flankę natarcia z prawej strony, czyli dojdzie do wręcz modelowego przykładu przecięcia przyczółka na pół, czyli tak jak to nieraz miało miejsce w czasie II wojny światowej. Więc dzielimy przyczółek w tym momencie na pół, nie zdobywamy ani Nowej Kachówki, ani nie walczymy o Berysław, ani nie zdobywamy Chersonia, ale w taki sposób tak naprawdę paraliżujemy praktycznie całą rosyjską logistykę. Absolutnie. I do tego jeszcze, jeżeli to włamanie będzie odpowiednio szerokie, żeby było bezpieczne, wejdzie tam artyleria, która już uniemożliwi kompletnie zaopatrywanie obydwu części przyczółka. Dokładnie. I tak naprawdę Rosjanie będą musieli się... Będzie izolacja pola walki tak już totalna, że żadna barka, nic już nie przypłynie i Rosjanie sami będą musieli te dwie fortece opuścić w takim wypadku. A ewentualne wysadzenie przez Rosjan wtedy tamy na pewno będzie taki napór wody, że wszystkie mosty pontonowe i promy trafi. Fala, szacuje się, że fala będzie miała wysokość około 4,8 metra i będzie się poruszać prędkością około 24 km na godzinę. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka to jest siła. Żaden most pontonowy nie jest tego w stanie wytrzymać. Odwołując się do historii polskiej polityki. Kto nie z mieciem, tego z mieciem. Dokładnie. Tak się to skończy wtedy. Tak się to skończy, ale jest jeszcze jedna ciekawa teza, której nie jestem zwolennikiem, ale wydaje się być bardzo ciekawa, że to wszystkie działania, które w chwili obecnej mają miejsce w Chersoniu, to jest nic więcej jak pozoracja i te jednostki, które niby tutaj miały nacierać i była taka ich koncentracja, ukradkiem przedostały się na Zaporoże i spróbują ataku w tym kierunku. To znaczy od dłuższego czasu właśnie Zaporoże było najbardziej bombardowanym miastem, nie bez powodu, bo Rosjanie, biorąc pod uwagę taki wariant, cały czas je bombardowali. Dokładnie, a od dwóch dni spływają tutaj z okolicy, to jest miejscowość Wasyliwka, generalnie z tych okolic spływają dość liczne informacje o silnym ostrzale artyleryjskim, ale rosyjskim, nie ukraińskim, rosyjskim. Jak gdyby wzbronić rozwinięcie i przygotowanie wyjścia do natarcia. To jest tak, jak dobrze pamiętam, chyba miało to miejsce nawet na Łuku Kurskim, że Rosjanie próbowali wyprzedzić niemieckie uderzenie i ogień artylerii położyli chwilę przed ogniem niemieckim. Więc może tutaj też tak być, że Rosjanie wiedzą, co jest się święci. Z tego powodu być może ewakuują personel też tutaj z okolic Energodaru właśnie. Energodaru. Bo są takie informacje, które się dzisiaj pojawiły. Powiem ci szczerze, ten plan w swojej prostocie jest genialny, ale jest niesamowicie ryzykowny. Bo na zachód od Melitopolu jest poniżej przyczółka jest 25 do nawet 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Dokładnie, ale wyobraź sobie sytuację taką, że Ukraińcy na tym froncie tutaj rzucają do walki około 16-17 brygad.
A są w stanie to zrobić. Tak, teraz są Rosjanie w stanie to zrobić. Są w stanie. Rosjanie mają inną sytuację niż Ukraińcy. Ukraińcy mają głębię operacyjną. Rosjanie wystarczy, że 20 km się cofną pod takim naporem i tak naprawdę nie mają już zaopatrzenia tym korytarzem. Nie ma nic. Jest, korytarz jest przecięty, jest pod ostrzałem wszelkiej możliwej artylerii. I co to oznacza? Most krymski zniszczony. Praktycznie nic nim nie jedzie. Zapasy na Krymie też nie są nieskończone. Zostają im tylko promy oraz albo okręty transportowe marynarki wojennej, albo statki cywilne wykorzystywane do zaopatrzenia. Tak, i nie ale zapominajmy ale o gdzie? Tym. Gdzie? No, tylko tutaj na Sewastopol pod... i tym podobne miejsca. Ale no to... tak, ale pod harpunami tak naprawdę. Tak. I czym to dostarczyć dalej stamtąd, jakimi pojazdami, gdzie brakuje paliwa w tym momencie? Na... Ja się naprawdę zastanawiam, czy Ukraińcy nie spróbują zagrać wabank. Do nich nie pasuje, ale oni zawsze działali metodycznie, ostrożnie, z bardzo rozbudowanym planem. To było widać po ich operacjach. Każda operacja była bardzo dobrze przygotowana. I teraz pytanie, czy to, co widzimy pod Chersoniem, to, co widzimy na Krymie, to, co widzimy też liczne rozpoznanie prowadzone przez Ukrainę na terenie całego Krymu, czyli te cywile strącone bezzałogowce, przerwa operacyjna z Swatowa, gdzie też mam informację, że część jednostek, która była, no nagle jakby się rozpłynęła, ukraińska. Ja się zastanawiam, czy oni nie pójdą na taki wariant maksimum. Albo jak się uda, zwycięstwo wręcz historyczne. Jeśli się nie uda, porażka spektakularna, ale taka, która nie przewróci ich zbrojnych sił Ukrainy, bo już są na tyle one rozbudowane w tym momencie. Dokładnie. I wyobraź sobie sytuację taką, że tak potężny, dosłownie, nie chcę mówić, że młot pancerny zmechanizowany ukraiński, ale uderza wzdłuż drogi E-105 i rozlewa się tutaj po całych tych obszarach. Cała ta armia, tutaj około 20 tysięcy żołnierzy, tu około 30 tysięcy żołnierzy, jest plus załoga nagle, Krymu. Załoga, no już Krymu nie liczę, ale przynajmniej te obszary tutaj nagle praktycznie zostają wycięte z zaopatrzenia. Dokładnie tak. To jest podejście do Melitopolu i postawienie tutaj jakichkolwiek wędrownych harpunów zamknie żeglugę wtedy na Morzu Azowskim. Tak, nie trzeba zdobywać miasta. Trzeba zdobywać miasta. Wystarczy przesunąć front mniej więcej w taki obszar tutaj. Czyli wbicie na, nie chcę mówić, że na Hama, ale wbicie po prostu na Hama masą i armia rosyjska leży. Tak. Znaczy, wielu z nas sobie zdaje sprawę z tego, że ten Melitopol jest nadzwyczaj kuszący, jeśli chodzi o ten punkt najbliższy do tego, żeby dzięki temu Limanowi, który tu się wbija, czy tej zatoce, pięknie przeciąć to ugrupowanie. I przy izolacji mostu, bo nie ma mostu Kerczeńskiego w takiej wymiarze, jaki jest potrzebny, to mamy oblężenie w tym momencie, można powiedzieć, Krymu. Dokładnie, ale weź pod uwagę jeden fakt. Mamy szachistę w Moskwie, 5D. Być może Ukraińcy też poszli w takim kierunku, że skoro wy się spodziewacie tego, że my zaatakujemy tutaj, to wy będziecie tak pewni tego, że my o tym wiemy, że my zaatakujemy, że możemy sobie odpuścić tę obronę, bo no my nie zaatakujecie, bo myślicie, że jesteśmy tutaj zbyt mocni. I nagle te rosyjskie oddziały sobie idą, a tu trochę pod Bachmut, a tu sobie trochę tutaj idą pod Cherson, a tu nagle się pojawiają informacje o jednostkach, jak dobrze pamiętam, trzeciego korpusu, które są pod Swatowem. Skądś to biorą Rosjanie? Mi się wydaje, że z tego obszaru tutaj. Bo są zbyt pewni tego, że Ukraińcy jednak tutaj nie zaatakują, bo się boją. No, wkopali się tutaj całkiem mocno na tym odcinku zaporowskim w ziemię. To trzeba powiedzieć. No tak. I tutaj są jednostki dosyć zaprawione w bojach. Ale jakby to powiedzieć. Ale z drugiej strony też może być... Coś jest na rzeczy i jak ja to przedtem u siebie mówiłem, pewne rzeczy są tak oczywiste, że mam nadzieję na jakieś mniej oczywiste rozwiązania. I dwukrotnie się to sprawdziło. Dokładnie. I się zastanawiam, gdzie teraz będzie ta ukraińska nieoczywistość, ale Rosjanie też się uczą. I skoro dwa razy
padło właśnie w miejscach nieoczywistych, to być może teraz będzie właśnie w oczywistych. Jest to szarada. Jest to. Może przejdziemy sobie teraz tak szybko po tym froncie mniej więcej, co się dzieje. Ostatnie, nie wiem, 2-3 dni, jak to wyglądało. Okej. Czyli cały front chersoński, tak naprawdę poza badaniem tutaj pozycji rosyjskiej, nie ma mowy na razie o żadnej większej ukraińskiej ofensywie. Wojska ukraińskie stoją, pojedyncze bataliony próbują testować wroga, ale ukraińska artyleria działa bardzo, bardzo, bardzo silnie. Dla mnie to też jest taki element troszeczkę tutaj może pozoracji tego głównego uderzenia na Zaporożu. Samo Zaporoże, cisza. Cisza poza okolicami Wasylivki, gdzie pojawiły się informacje o silnych atakach artyleryjskich ze strony Rosji. Więc możemy sobie dalej już gdybać. Rosyjskie rozpoznanie też działa. No tutaj mamy kierunek z kolei Donieck, gdzie sytuacja jest historia. Tu okopy pierwszej wojny trzymają się dobrze. Dokładnie. Ataki na wszystkich tutaj tych kierunkach, to nawet nie ma sensu już omawiać, bo to są setki informacji, że był atak rosyjski i nic się tu nie zmienia, tak naprawdę. Dokładnie. W okolicy Bachmutu też coś nic, więcej. Ale Bachmut, tak. Tutaj Rosjanie nacierają. Dzisiaj mieli podobno przecieć na południe od Bachmutu linię kolejową, czyli jakieś postępy mają. Soledar się trzyma. Tutaj widać, że Rosjanie już nie szturmują tego miasta, próbują gdzieś bokami troszeczkę zdobywać teren, ale miasto sobie totalnie odpuścili. Bachmut się trzyma tak naprawdę. Były kiedyś plotki takie, że Rosjanie weszli tutaj, aż prawie pod ten sam most. Nie, to nie jest prawda. Nie. To rosyjskie chcieństwo i rosyjskie telegramy pisały, że już są przy moście. Nie. Nic takiego nie miało miejsca. Tak naprawdę na samych obrzeżach tutaj trwają ciężkie walki, jak z pierwszej wojny światowej dosłownie. Więc Ukraińcy rzucili tydzień temu niecałe 2 dodatkowe brygady zmechanizowane. Tak, 110 i 115, które ustabilizowały front. Dokładnie. Ale nacisk rosyjski dalej jest tutaj duży i co ciekawe, wydaje się, aby Rosjanie co jakiś czas nowe jednostki tutaj podsyłali. Pytanie, tak jak wcześniej zadałem, skąd? Najbardziej prawdopodobny wariant jest taki, że świeżo zmobilizowane jednostki luzują jednostki doświadczone w boju, które są przesuwane rokadowo wzdłuż frontu w to miejsce. Być może. Co tak oznacza, jest, że w końcu Ukraińcy zidentyfikują, gdzie są te nowe słaby miękkie punkt podbrzusza. Tak, i ruszą tak jak ruszyli dokładnie, jak to było w Chersonie. No tutaj mieliśmy zostawione jednostki świeżo zmobilizowane w większości, słabe. Tak. Te ukraińskie natarcie by poszło dalej, gdyby tak naprawdę nie kontratak WDW rosyjskiego. Tak, które pięknie oddaje życie na ołtarzu pomysłów Władimira Władimirowicza. Dokładnie, w 100% się zgadzam. Ja kiedyś na swoim Twitterze też napisałem taki dość szalony pomysł na ofensywę ukraińską, mianowicie atak z regionu Siewierska na Popasną i próba wyjścia tutaj na północne przedmieścia Gorłówki, żeby zwinąć cały ten front bachmucki. Ale po dokładnym przebadaniu terenu nie do końca to widzę jednak, ale te wzgórza, które są na wschód od Popasnej, jeżeli by zostały obsadzone, to wszystko, co wejdzie pomiędzy linię frontu a te wzgórza, no niestety będzie miało straszną robotę. Straszną, z dwóch stron. Więc albo się uda, albo się nie uda. Jak się uda, to byłby też sukces. Tak. Lisiczańsk. 2 dni temu, nie chcę skłamać, kontratak rosyjski. Na Biłochorywkę, otwarte przez stronę ukraińską. Nic się tutaj nie zmieniło. Region Kryminnej. Rosjanie dalej próbują atakować w stronę tutaj Tern szczególnie. W sumie bez żadnych zmian. Te ataki stoją w miejscu. W sumie ja nie do końca rozumiem zamysł taktyczny z tym atakowaniem tych Tern do końca. No znaczy, bo dojdą do rozlewiska. I co? Właśnie o to chodzi, że dojdą do rozlewiska, które jest w dolinie. Ukraińcy tutaj górują. Tu są takie wzniesienia i oni
mogą opuścić te miejscowości, tak będą mieć je pod kontrolą ogniową. Dokładnie, więc ten ja bym w każdym razie na te terny nie szedł, bo dla mnie to jest taktyczna abstrakcja. Znaczy ja ich rozumiem. Ja ich rozumiem i wiem, dlaczego tak robił. Mi się tak wydaje przynajmniej. Oni robią to tak z powodu czysto pragmatycznego. Potrzebują czasu, żeby tutaj zbudować solidne linie obrony, które wcześniej nie były gotowe. Na tych wzgórzach, które się ciągną koło drogi P66. To czy ponieważ... możemy to nazwać aktywnymi działaniami opóźniającymi? Opóźniającymi, dokładnie. Ponieważ jeśli Ukraińcy zdobędą te wzgórza tutaj, tak, to obrona tych miejscowości nie ma sensu, a wtedy patrzymy, co się dzieje. Tu już nie ma większych przeszkód terenowych dla Ukraińców. Mogą iść jak w masło dosłownie. I przywitać się wtedy ze Starobielskiem, tak? Przywitać się z Starobielskiem. Bez problemu. Więc przez to są tutaj te aktywne działania rosyjskie. Ja mam nadzieję, że inaczej, była taka sytuacja, że Rosjanie wkroczyli do tych teren, podobno. Więc Ukraińcy raczej tu zostawili słabe jednostki. Nie wiemy tego, ale mam takie wrażenie, że raczej zostały tu już słabe jednostki ukraińskie. Oni słabe jak słabe. Jest możliwe, że tutaj proporcja Gwardii Narodowej lekko uzbrojonej i SOT-u jest większa niż wojsk tych pancerno-zmechanizowanych. Tak. Które albo pojechały gdzieś indziej, gdzie nie wiemy, albo też były informacje, że są przesuwane tutaj na żeby wykonać obejście odborowego od północy. Tak. Tak. I teraz najnowsze takie informacje wskazują na to, że Rosjanie kontratakowali tutaj w kierunku Dworniczej. Wzdłuż drogi P-79 był przeprowadzony wczoraj kontratak. Zakończył się małymi sukcesami ze strony rosyjskiej, podobno, ale ani jedna strona, ani druga nie przedstawia żadnych zdjęć, nawet zniszczeń. Może to być mityczna kontrofensywa, ale miałoby to sens, bo jeśli tutaj rzeczywiście nawet strona rosyjska podaje, że sytuacja jest ciężka i trwa ewakuacja władz Fatowa i Trojskie, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Więc jeśli Ukraińcy opanują tutaj o ten region, a są już tego bardzo blisko, to najbliższe wzgórza gdzieś są mniej więcej tutaj, gdzie nie ma żadnej linii obrony rosyjskiej na ten moment. Rzeka Krasna to jest rzeka taka, że po zwykłym moście szturmowym bez problemów da się przejechać, a czasem wystarczy rzucić parę rur i zasypać ziemią i też pojedzie, bo to jest malutka rzeczka. To nie jest żadna przeszkoda terenowa tak naprawdę. A przypominajmy o tym, że ten właśnie brzeg zachodni jest wyżej. Znacząco wyżej niż ten wschodni i daje świetny wgląd w sytuację na wschodniej stronie. Tak, jak się wejdzie na przykład na Swatowo i na punkty widokowe o tutaj w tym miejscu, no to widać miasto jak na stole. No tak, te wzgórza tutaj to są bardzo ważne wzgórza, jeżeli chodzi o obronę Swatowa. I tutaj przejdźmy na górę do Troickiego. Ale jeszcze jedną rzecz jeszcze chciałbym tylko wspomnieć, a propos tych wzgórz tutaj, podejście od zachodu jest bardzo łagodne do nich, a zejście jest strome, czyli Rosjanie jak wycofanie stamtąd dla Rosjan może być kłopotliwe. Będzie kłopotliwe i jeśli Rosjanie, nie daj Boże dla nich, na szczęście być może dla nas, puszczą tutaj gdzieś Ukraińców, no to Ukraińcy w jeden dzień zwiną całą tą obronę w tym regionie tak naprawdę. No ciekawe. Ale jeszcze to Troickie jest o tyle ważne, że to jest w tym momencie węzeł kolejowy ostatni. W tej części zajętego terytorium Ukrainy, warunkujący zaopatrywanie jak najkrótszą drogą tam z rejonu właśnie Białgorodu. Tak, zajęcie całego Troickiego, tego regionu tutaj. Zajęcie Troickiego przepotężnie, po utracie Kupiańska, przepotężnie skomplikuje kwestie zaopatrzenia z wykorzystaniem kolei dla rosyjskiej armii. A sytuacja dla Rosji jest o tyle nieciekawa w tym miejscu, że ten obszar tutaj już jest w zasięgu raz, że HIMARS-ów, a dwa, że w zasięgu artylerii 155 mm z gazogeneratorem. Czyli to jest około 30, bezpiecznie 30-34 km od linii styczności wojsk. Tak, ale że niektóre 155 lecą na 70 km. Wiadomo czym. Z tego co ja wiem, to no nie wszystkim się to zgadza z teorią podawaną w dokumentach, no ale wygląda na to w przekazie stamtąd od użytkowników, że polskie kraby tłuką
Excaliburami na 70 km skutecznie. Podobno tak. Podobno, i nikt podobno nie pyta tak o certyfikację jest. Amunicji dla tej lufy. Wiesz, pokój ma to do siebie, że każdy lubi papierki. Przychodzi do wojny, to się strzela i robi się to, co trzeba. To jest tak samo jak używanie amerykańskich rakiet przeciwradiolokacyjnych przez MIGI albo Su-27. U nas to było stworzone tak naprawdę na potrzeby MIGów i nagle znalazło się na Ukrainie. No, przypadek? Bydgoszcz tego nie zrobiła. Nie. Nikt więc przedtem o tym nie chciał słuchać, a potem się nagle okazało, że Polacy zrobili to tak cwanie, że nie tylko działa, ale bardzo dobrze działa. To bardzo dobrze działa i to nawet na terenie samej Rosji, gdzie był powiem więcej, przykład ich użycia. Zrobili to na tyle małpo i idiotoodpornie, że ludzie bez przeszkolenia większego sobie z tym radzą. Dokładnie. Ale zobaczmy jeszcze jedną rzecz na koniec, jeśli chodzi o to SWAT-owo, które mnie osobiście bardzo mocno ciekawi, bo wydaje mi się, że tutaj możemy mieć do czynienia z bardzo dużym sukcesem, dużo bardziej bezpiecznym dla Ukrainy niż ewentualnie Zaporoże. Jakiekolwiek wyjście w ten obszar wojsk ukraińskich doprowadzi do tego, że bez problemu dostaną się na tyły SWAT-owe, czyli na drogę P-07, a więc co? Zginie się obrona cała rosyjska tutaj. Ich jedyna nadzieja obrony jest Starobielsk, Rubiszne. Ale to oznacza, że de północ facto jest otwarta. Będzie to niskim kosztem, co jest najważniejsze, tak. Niskim kosztem ludzkiego życia i sprzętu. Ale ta cienka linia pokazująca granicę państwową, która przypomnę, no niestety nigdy nie została poddana tak zwanej delimitacji, nie została zarejestrowana w ONZ-cie, powoduje, że z chwilą, kiedy dochodzą do tej linii granicznej, muszą od razu zostawiać, i to nie małe siły Ukraińcy, tak, które będą musiały już przygotowywać obronę typowo kordonem granicznym. Dokładnie, przez to w mojej ocenie, jeśli tutaj dojdzie do jakiejś ofensywy, to ona nie powinna przekroczyć tej drogi mniej więcej. Bo zwiąże to na stałe celem obrony skrzydeł od północy, od kierunku Białgorodu, zbyt duże ukraińskie siły. Dokładnie, dokładnie. Tutaj mamy odcinek, który jesteśmy w stanie obsadzić plus, minus 3 brygady OT i jedna brygada operacyjna w rezerwie. W rezerwie, minimum. Tak. Tak. Tak, to jako straż pożarna i to byśmy byli w stanie to obsadzić, ale tutaj, załóżmy, kolejne kilometry, to już może być słabo. To już dwa razy większe siły muszą być, więc jeśli będzie jakakolwiek ofensywa, to do tego regionu tylko tutaj. I to będzie niesamowity sukces dla Ukrainy. Oczywiście. I tak naprawdę ja teraz wrzucę pewną abstrakcję. Zanim doszło do tej wojny, zrobiłem taką na zasadzie teorii spiskowej projekt, że można by zrobić psikusa Rosjanom, żeby sobie poradzić z tym Donbabwe i Ugandą. I teraz można powiedzieć, bazując na tym pomyśle, można spróbować rozwinięcia tej myśli. Ja powiedziałem wtedy, że mogliby na terenach właśnie tutaj, gdzie jest Mariupol i tak dalej, nagle ustanowić jakieś niezależne bantustanowe państewko pod egidą Ukrainy, nazwane, nie wiem, Sicz Zaporoska, które sobie rości sobie prawda, jakieś żądania terytorialne względem bantustanów, nie wiadomo skąd, jak zielone ludziki nagle mają sprzęt, ludzi i żadnych oznaczeń przynależności państwowej, najeżdżają Donbabwe i Ugandę, i robią tam referendum i włączają do tego państwa, tej Siczy Zaporowskiej, następnie ona z czasem wchodzi w skład poprzez znowu referendum w skład Ukrainy. I wtedy nie może Rosja powiedzieć, że Ukraina to ich napadła. Identycznie taki sam manewr, jak zrobili Ruscy w 2014. Tak? W 2014 roku, dokładnie. Teraz tak naprawdę, w tej sytuacji, gdzie oni ogłosili aneksję tych czterech obwodów, do tego ogłosili właśnie stan wojenny i bądźmy szczerzy, ten stan wojenny służy terroryzowaniu ludności z jednej strony, a z drugiej zmobilizowaniu każdego, który się będzie nadawał w jakim takim stopniu do tego, żeby albo kopał rowy, albo trafił do jednostek wojskowych jako rekrut, bez oglądania się na kwestie jakiejkolwiek oficjalnej mobilizacji i tak dalej. Bo na terenie objętym stanem wojennym mogą robić wszystko, co im się żywnie podoba. I gdyby w tym momencie, żeby nie było pretekstów dalszych do jakichkolwiek głupot w wykonaniu, prawda, Moskali,
Na tych odbitych terenach, które niby należą już do Rosji, powinno co być zrobione? Jakieś tam bantustanowe państewko, które robi referendum i wybijając argumenty Rosjanom, robi taki sam numer, jak oni zrobili Ukraińcom. Ja uważam, że wet za wet w świetle tych samych praw i przepisów, na które się powołują Rosjanie. No większego policzka chyba nie mogą dostać. No nie, chyba że stracą tutaj siłowo ten region. To będzie jeszcze większy, jeszcze bardziej bolesny. Oczywiście, ale no ja teraz patrzę na to, żeby, jakby to powiedzieć, minimalizować ryzyka najgorszych rozwiązań, jakie mogliby chcieć zastosować Rosjanie. No dokładnie. Przy ich doktrynie obrony. Po prostu, jakby to powiedzieć, no ja obserwuję, co oni robią i wyciągam wnioski z tego, co oni robią i czasami można zastosować również ich metody. Vice versa, dokładnie, to dokładnie. Samo. Dobra, to ja może wyłączę już mapę. Okej. Fajnie się o tym pogadało i teraz co jeszcze można powiedzieć dookoła tego wszystkiego? Dookoła tego wszystkiego mamy kolejne pakiety pomocy. Już wspomniałem o tych BWP-ach, które powinny niedługo trafić z Grecji. Już jadą podobno, dokładnie. Korytarz transportowy tych statków, które w końcu mogą pływać z ukraińskich portów, podobno prawie że zanotował wynik zbliżony do tego, co przed wojną. Stamtąd było zboże eksportowane, więc jakaś stabilizacja w północnej Afryce z tego tytułu się może zdarzyć. No i się pojawiają najróżniejsze implikacje związane ze zdarzeniami dookoła i dużo dalej. Mamy więc ja bym powiedział już żenująco śmieszne odzywki dyplomatów irańskich dotyczące tego, że najpierw nie sprzedajemy. Potem, że jeśli nawet sprzedajemy, to przecież my nie decydujemy o tym, do czego klient tego użyje, tak? Dokładnie. Ale my nie sprzedajemy. I kiedy już zaczęli się wszyscy śmiać, że tak naprawdę w Iranie rządzi Korpus Strażników Rewolucji zamiast rządu religijno-cywilnego, no to w końcu powiedzieli, że tak, sprzedają i tego, no ale no, jakby to powiedzieć, tak jak jaja przy stosunku, biorą udział, ale nie wchodzą, tak? Takie coś, a teraz nagle, że oni nic nie wiedzą o tym, żeby ich drony były w ogóle sprzedawane, a używane przez Rosjan, to już w ogóle. Więc śmiechu warta ta ich dyplomacja jest w tej momencie kompletnie, no ale wiją się jak piskosz. Tymczasem pakiet sankcji związany z tym dostarczaniem tych ich dronów zasadniczo Europa już właśnie wdraża. Można powiedzieć, dokładnie. Amerykanie na pewno już swoje ćwiczą. Myślę, że znaczenie w tym, żeby trochę wyciszyć tą sytuację, jednak paradoksalnie dla Teheranu miał Izrael, bo to, że były premier Netanyahu, lider opozycji, strasznie się uniósł w temacie wspomagania Ukraińców, bo to za bardzo popsuje relacje z Rosją, to żeby do tego nie doszło, to myślę, że trochę Rosjanie wyciszyli pewne rzeczy z Teheranem, ale nie zmienia to faktu, że bardzo dużo tego badziewnego, ale latającego sprzętu, kamikadze dronów Shahid 136 i innych do Rosji trafiło. I leci dalej, co widać nawet na radarze lotniczym. Nie kryją się z lotami cargo. Około 20 strażników rewolucji położyło już głowę na ołtarzu tej wojny na Krymie. Kolejna partia musiała być dostarczona. Zobaczymy, jak to z tym dalej będzie. Myślę, że sobie będą Ukraińcy z tym jakoś radzić, a wywiad całkiem działa, ale też trzeba powiedzieć, że coraz częściej mamy tak, kłopot, bo przerwy w dostawach energii, więc stacje bazowe telefonii komórkowej nie do końca działają. No Starlinki jeszcze jakoś tam na terenach kontrolowanych przez Ukrainę, okej, działają. Nikt nie ma Starlinków pochowanych na terenach okupowanych przez Rosjan, bo by dawno już zabrali. Więc tu jest problem. Rosjanie coraz częściej celowo albo blokują pewne zakresy częstotliwości, albo wręcz wyłączają stacje bazowe telefonii komórkowej, żeby uniemożliwić ludności miejscowej informowanie ukraińskiego wywiadu o tym, co robią. Więc elektronicznie bym powiedział, ta wojna robi się bardziej szczelna. Tak, tak, to jest prawda. Informacyjnie, elektronicznie robi się bardziej szczelna. Też widać coraz większy ruch natowskich samolotów, rozpoznanie elektronicznego nad Morzem Czarnym i nad Rumunią. Kiedyś lot był raz na 3-4 dni, były takie okresy w lecie,
Teraz cały czas coś tam wisi w powietrzu. I to jedna, dwie, trzy maszyny nawet. Mniej więcej. Jeden wisi regularnie nad Bałtykiem jakiś. Tak. Zazwyczaj te mniejsze. Jeden robi trasę wzdłuż polskiej granicy wschodniej i ewentualnie jeszcze coś tam dookoła Litwa. Niemieckiego. Jeszcze czasem do Litwy. Tak. No to ten zakres aż do Bałtyku. Trzeci monitoruje sytuację tam w rejonie Rumunia, Mołdawia, tamtędy i albo ten sam, albo dodatkowy Morze Czarne. Więc naprawdę obłożenie i obciążenie tych służb rozpoznania obrazowego i radioelektronicznego NATO i USA jest całkiem spore. Ale też bogactwo informacji, jakie dostają teraz, jeżeli chodzi o bojowe, wojenne reżimy pracy stacji radiolokacyjnych, radiostacji, transponderów i wszystkiego. Dokładnie, to jest bezcenne. Rosjanie będą zmuszeni to wszystko skokowo wymienić w najbliższym czasie, zanim będą chcieli zrobić dziwny ruch agresywny w stosunku do kolejnego możliwego. Dokładnie, a pamiętaj jeszcze o tym, ile państw używa sprzętu pochodzenia rosyjskiego albo bazuje na tej technologii. Tak. No ale co innego, zawsze były wersje eksportowe, co innego były wersje te własne. Niby tak, ale pytanie, ile Rosja na przykład teraz musi używać wersji, które były przygotowane na eksport? Ach, to widać na przykładzie czołgów, te 90S, SA. Więc z radiolokacją może być, nie mówię, że jest tak samo, bo nie przypominam sobie w sumie jakiejś żadnej stacji radiolokacyjnej zniszczonej na terenie Ukrainy, takiej wersji eksportowej, ale co nie zmienia faktu, że być może są używane. No, swoje o starszych sprzętach tego typu Ukraińcy wiedzieli, to nie było problemu. O tych nowszych dużo tego złapali, a już w ogóle te stacje walki radioelektronicznej Krasucha 4, to coś, gdzie za samomówienie o tym w rosyjskiej armii można było dostać 30 dni aresztu, a za zrobienie zdjęcia praktycznie kula w łeb albo łagier, tak? A teraz potracili je w całych zestawach. A teraz w Stanach to dwie, trzy sztuki przynajmniej już są badane. Dokładnie. I tak jest z całą masą z innego sprzętu. Dokładnie. Z fajnych rzeczy możemy powiedzieć, że trzy dywizjony polskich krabów hulają sympatycznie po stepach Ukrainy i nie jest to ostatnie słowo Polski w tym zakresie. I nie tylko jest. Tyle Polski, możemy powiedzieć. I tyle tylko możemy powiedzieć, ale naprawdę o polskich dostawach będzie można napisać bardzo dużą książkę, albo stworzyć wielostronnicowy, na setki stron rejestr. I to z mojego punktu widzenia w obszarze dobre uczynki i dobra robota. Dokładnie. Jeszcze są fajne rzeczy, o których kiedyś coś tam sygnalizowaliśmy. Tyle czasu minęło, że już można powiedzieć coś więcej. Szanowni Państwo, zanim nadszedł dzień 24 lutego, jak to się mówi, pojedynczy emisariusze wzmocnieni mocnymi, przenośnymi dyskami z różnych miejsc Ukrainy, zajmujących się projektowaniem i produkcją, trafili w różne miejsca. Pamiętam te loty z Charkowa, z zakładu z Charkowa do Kijowa, a później z Kijowa na przykład były do Lwowa. To nie były loty przypadkowe tuż przed i wojną. Powiem tak, jeżeli ktoś się zżyma na to, że co Polska z tego ma, to powiem tak. W obszarze wiedzy, nauki, projektów już jesteśmy do przodu. Jak teraz Ukraińcy, pomimo tego, co się dzieje u nich, ogłaszają, że właśnie kończą pracę, nie spróbują jeszcze produkować w najbliższym czasie, własne rakiety o zasięgu 1000 kilometrów, to nie jest to, nie jest to jakiś humbug, fake i tak dalej. I jak nie, ktoś to jest mówi, prawda. Tak, to jest prawda. Jak ktoś mówi, że Polacy powinni współpracować w tym zakresie z Ukraińcami, z ukraińskimi, ukraińskim przemysłem i Ministerstwem Obrony, to powiem tak. Ja stawiam na to, że nie musimy o tym nikomu mówić, bo jest to już na tyle jest oczywiste, że coś jest na rzecz. Dokładnie, dokładnie. I nie zadawajmy więcej pytań. Nie, naprawdę, są tematy, gdzie lepiej milczeć i lepiej się nie odzywać. Ale w tym obszarze naprawdę Polska nie traci. Zyskuje. Zyskała wiedzę i ludzi. Teraz jak my to wykorzystamy, to już jest nasza sprawa. Mam nadzieję, że dobrze. Dobrze. No to 50 minut. Przebiegliśmy się przez sytuację na froncie. Pogadaliśmy trochę dookoła. Mamy jeszcze coś ciekawego do powiedzenia dzisiaj?
Może jeszcze tylko temat tej Białorusi, który jest strasznie modny, więc... No tak. Minuta. Bullenführer. Dokładnie. Ja już... Kolici. Dokładnie. Ja już swój temat na zagrożenie związane z inwazją na Białoruś już poruszyłem na innym co prawda kanale, ale też napisałem u siebie na Twitterze, jak ja to widzę i szczerze ja tego nie widzę. Ja nie widzę tej ofensywy. Mimo tego, że teraz sztab generalny Ukrainy mówi, że szanse wzrosły, ale szanse wzrosły na, okej, okay, na wojnę, ale na pewno nie na odcięcie zachodniej Ukrainy przez wojsko białoruskie. Teren, ukształtowanie terenu, logistyka, infrastruktura, pogoda, wszystko dosłownie jest na nie. Plus ta linia graniczna to jest teraz jedna wielka fortyfikacja. Dokładnie, to samo już mówiłem z Markiem Meissnerem, jak najbardziej mamy te same informacje, te same obserwacje. I ja bym dodał tego jeszcze jedną rzecz. Baćka dociągnął do Rasputicy. Tak bym to powiedział. Dociągnął do momentu, kiedy zaczynają się deszcze i będzie mógł cały czas podawać milion powodów, pokazując za okno, że no nie da się. No, nie da się. Nie da się teraz. Tak? Dwa, przerzedzenie ich zapasów, zasobów. I ja myślę, że on zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli wypuści taką dużą masę wojska, praktycznie, no liczmy, że okej, okay, włamią się trochę w ugrupowanie ukraińskie, ale będzie to wszystko skoncentrowane w jednym miejscu, to jeżeli by doszło do niepokojów społecznych, a jest to możliwe, nie opanuje ich tymi siłami, które zostaną wreszcie kraju. Dokładnie. Byliśmy świadkami w lutym, w marcu. Co dziwnego działo się z białoruskimi liniami kolejowymi. To nie mówię o atakach tutaj hakerów zachodu, tylko po prostu o zwykłym paraliżowaniu linii kolejowych przez zwykłego Kowalskiego z Białorusi, czy tam Saszę z Białorusi. Więc w tym wypadku będzie tego na pewno dużo, dużo, dużo więcej. Nie znam, powiem szczerze, żadnego Białorusina, poza jednym ze studiów, ale miał bardzo pozytywny stosunek, jeśli chodzi i Polaków, i Ukraińców, więc ja nie widzę tej wojny między białorusińskim żołnierzem a ukraińskim. Znaczy, ja powiem tak, miałem asystentkę białorusinkę, która czasami zadawała dziwne pytania, ale jak potem się zastanowiłem i trochę z nią pogadałem, ich wiedza o historii ostatnich 100 lat jest całkowicie inna od tego, co nas nawet za PRL-u uczono w podstawówce i w szkole średniej. I uczenie jej, albo inaczej, pokazywanie jej innej wersji historii, którą ona zna, no działało na nią jak naprawdę szok. Co kilka dni wiadro zimnej wody. Jak ją potem odsyłałem do tego, czego masz szukać w języku rosyjskim, ale w alternatywnych do oficjalnych źródłach, ona była w szoku, że tyle lat żyła w kompletnym zakłamaniu. Oczywiście, jakby to powiedzieć, relacja Ukraińcy a Białorusini jest trochę specyficzna, bo w zależności od regionu Białorusini uznają się za tych lepszych, bardziej pracowitych niż Ukraińcy, ale poza tym nie ma między nimi zbytnio problemów, tak? A językowych zasadniczo w ogóle. I też w tą wolę walki pomiędzy białoruskimi żołnierzami a ukraińskimi nie do końca to widzę. Bardziej liczyłbym na duży opór, ale z doświadczenia wiadomo, że każde dwie grupy można zantagonizować w takim stopniu, w odpowiednich warunkach, że tak. Jednak będą na siebie nastawać wzajemnie. Ale wtedy pomoże teren. Tak, wtedy pomoże teren i teraz powiedzmy, no, półtora miesiąca deszczowej pogody powinny na każdego podziałać tam chłodząco, jeśli chodzi o wygodzenia. Jak zacznie się zima i to wszystko zostanie zmrożone, będzie trudnie, będzie inaczej, ale jeżeli przyjąć, że Rosjanie i Ukraińcy, przepraszam, i Białorusini próbują rozpoznawać, czy to z ziemi, czy z powietrza, jak wyglądają te linie umocnień na granicy białorusko-ukraińskiej, jestem pewien, że bardzo mocno Białorusini włączają tylko i wyłącznie wsteczny bieg w swoich czołgach, jak to widzą. No, to jest prawda. Tak, ja widziałem zdjęcia z jednego obszaru centralnej granicy między, centralny odcinek granicy między Ukrainą i Białorusią i tam, no, było tam na Twitterze opublikowane zdjęcia. Tak, kierunek na Sarny jakby. Chyba tak, jedna wielka fortyfikacja ze strony Ukrainy. Tak. Jedna wielka fortyfikacja, miny, okopy betonowe, przepusty, rowy przeciwczołgowe zalane wodą i tak dalej, i tak dalej. No na mnie to zrobiło wrażenie i powiem ci szczerze, że jako
żołnierz kiedyś jako żołnierz, no to wyrzuciłbym chyba bieg wstecznie, bym to zobaczył. Tak to właśnie określiłem. Dobrze, w każdym bądź razie Białoruś będziemy cały czas jednym okiem śledzić, drugie oko, tak jak ja mówiłem już od dłuższego czasu, cały czas teraz spoczywa na Zaporożu. Obserwujemy całokształt. Jeśli się Państwu spodoba mój dzisiejszy vlog z Arturem Mickiem, proszę dać znać w komentarzach, to będę starał się kolegę zapraszać jeszcze. Z miłą chęcią skorzystam z zaproszenia. I tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć dzisiejsze spotkanie z Państwem. Życzę Państwu miłej nocy już w sumie, bo wieczór już sympatyczny był. Dziękuję za spotkanie. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, udostępniania, subskrybowania mojego kanału, rozsyłania do znajomych, dawania rady z reklamami, do wsparcia mojego kanału przez YouTube i przez Patronite i oczywiście polecam kanały społecznościowe pana Artura Micka i jego bardzo ciekawe spostrzeżenia, a naprawdę mieliście okazję się przekonać. Oddawałem mu dzisiaj naprawdę dużo głosu, żeby pokazać, że facet zna się na tym, co mówi, wie, co mówi. I starałem się nawet nie przerywać. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Tobie. Bardzo miło było poznać. Również Tobie dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Nadawał kapitan Lisowski, wzmocniony Arturem Mickiem. Cześć.